Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu O tym się nie mówi. Bardzo przepraszamy za to drobne opóźnienie. Dzisiejszy wykład jest już 9. wykładem z tego cyklu. Ja tylko przypomnę, że w tym roku akademickim odbyły się 2 tego typu wykłady. Gościliśmy pana profesora Grzegorza Motykę i pana profesora Krzysztofa Szwabrzyka. Natomiast naszym dzisiejszym gościem jest dr Paweł Zyzak, który przygotował prelekcję pod tytułem Kulisy Solidarności 80. Panie doktorze, jest mi niezmiernie miło, że mogę pana powitać w murach naszej uczelni. Pomysłodawcą i organizatorem tego dzisiejszego spotkania jest Koło Naukowe Badaczy Białych Plam, które wraz z doktorem Jackiem Młynarczykiem mam przyjemność prowadzić. Ale jak każde spotkanie z tego cyklu, nie byłaby możliwa organizacja takiego wykładu, gdyby nie ogromne wsparcie ze strony Instytutu Historii i Archiwistyki. Przede wszystkim ze strony dyrekcji. Jest z nami dzisiaj pan dyrektor, pan profesor Waldemar Rozunkowski i zastępca dyrektora, pan profesor Maciej Krotofil. Chciałabym bardzo serdecznie za to wsparcie podziękować i jednocześnie prosić o kilka słów wstępu. Szanowni Państwo, oczywiście ten wykład by się odbył, gdyby nawet tego wsparcia nie było, ufam, ale to jest dla nas i wielka radość, i satysfakcja. Być razem na tych wykładach i jakby przyłożyć może trochę swoją rękę taką organizacyjną. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim Państwu, że zechcieliście przyjąć to zaproszenie. Dziękuję naszemu gościowi, który musiał pokonać trochę kilometrów. Nie wiem, czy jest pierwszy raz tutaj, w tym budynku na pewno pierwszy raz. Chyba jeszcze u nas w Instytucie nie był, także tym bardziej witamy i zapraszamy. Dziękuję bardzo też Kołu Naukowemu Badacze Białych Plam za ich aktywność i za to, że właściwie oni są sprawcami w dużej mierze tego naszego spotkania i tych już 9 spotkań, proszę Państwa. Więc jest do czego się odwołać i myślę, że każde spotkanie, chociaż każde jest tak inne, można by powiedzieć, więc i każde z tych spotkań myślę dużo dla tych, którzy chcą przyjąć to zaproszenie, wnosi. Pani magister wymieniała już tutaj koło. Ja chcę podziękować panu doktorowi Jackowi Młynarczykowi za pomoc, za organizację, właściwie za inicjatywę pani magister Alicji Bartnickiej, która prezesuje właściwie tak temu kołu badaczy Biały Plan, ale wszystkim Państwu, którzy jesteście w tym kole, którzy się angażujecie w to dzieło, bo to też nie jest takie oczywiste. Zawsze za pewnymi myślami musi mieć pewne dzieło, jakąś decyzyjność, czas. Co będę mówił? To jest nasza proza naszego życia i ja dziękuję za te decyzje i za Państwa obecność. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, dziękuję szczególnie panu doktorowi. Życzę Państwu dobrego spotkania i myślę, że też spotkamy się, jak Państwo przyjmiecie zaproszenie już zapewne w przyszłym roku na kolejnym wykładzie. O tym się nie mówi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Drodzy Państwo, na początek tradycyjnie kilka słów o naszym dzisiejszym gościu. Doktor Paweł Zyzak jest absolwentem historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2015 roku ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie obronił rozprawę pod tytułem Dzieje współpracy amerykańskich i polskich związkowców 1918-1989. Praca ta została przygotowana pod kierunkiem profesora doktora habilitowanego Tomasza Szrama. Godne uwagi jest, że w trakcie studiów doktoranckich dr Paweł Zyzak studiował na Uniwersytecie Wiedeńskim, to są lata 2013-2014. Odbył staż w Institute of World Politics w Waszyngtonie oraz był uczestnikiem
Cold War Studies na Uniwersytecie Harvarda. Dr Paweł Zyzak jest stypendystą The Albert Schengen Institute w Waszyngtonie, Institute for Democracy in Eastern Europe w Waszyngtonie oraz Polish and Slavic FSU w Nowym Jorku. Dr Paweł Zyzak jest autorem licznych prac naukowych. Ja pozwolę sobie wymienić jego przede wszystkim monografię. Pierwsza z książek Lech Wałęsa, Idea i Historia, biografia legendarnego przywódcy Solidarności do 1988 roku. Jest to praca magisterska, praca, która sprawiła, że dr Paweł Zyzak zyskał miano najsławniejszego magistra w Polsce. Praca napisana i obroniona pod kierunkiem profesora Andrzeja Nowaka. I praca, która wywołała ogromny dyskurs, nie tylko w środowisku naukowym. Ściągnęła na naszego dzisiejszego gościa szereg konsekwencji. O tym, jakie to były konsekwencje, można przeczytać w kolejnej pracy pod tytułem Gorszy niż faszysta. Jeżeli są Państwo zainteresowani, to odsyłamy do tej książki. Kolejna istotna, bardzo ciekawa publikacja, Tajemnica Wilczego Jaru, największa drogowa katastrofa PRL w świetle dokumentów i relacji. Książka opisuje katastrofę autobusową pod Żywcem, która miała miejsce w 1978 roku i została wydana 35. rocznicę tej katastrofy. I ostatnia publikacja. Jest to praca doktorska, praca, która ukazała się w dwóch tomach, bardzo obszerna. Efekt domina, czy Ameryka obaliła komunizm w Polsce. Efekt 6 lat pracy na dwóch kontynentach. Natomiast nasze dzisiejsze spotkanie, spotkanie, które będzie oscylowało wokół tematu kulisy Solidarności 80, to jest... Jezu, przepraszam, kulisy sierpnia 80. To jest drobny bardzo wycinek z całości pracy doktora Pawła Zyzaka. Drodzy Państwo, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa na to wystąpienie. Panie doktorze, oddaję Panu głos. Dziękuję ślicznie, że ten bardzo miły wstęp. Pani prezes, Panu profesorów, jest mi bardzo miło. Jest mi bardzo miło, że Państwo tak licznie przybyli się na to spotkanie. Cieszę się, że to spotkanie odbywa się w tak szacownych murach. Jeszcze jakiś czas temu ja, ale także moi koledzy koledzy z branży historycznej, którzy badają tak zwane białe plamy, odbywali tego rodzaju spotkania w salkach przykościelnych, no i w pubach. No? Był jeden moment, że miałem nawet kazanie na mszy świętej. I ksiądz namawiał mnie, żebym sprzedawał książki przed ołtarzem, na co się nie zgodziłem. Ale no, były to bardzo specyficzne warunki. Mówię o tym po to, żeby pokazać Państwu, że białe plamy bardzo źle się przyjmują wciąż w naszym kraju. I że zorganizowanie takiego spotkania, jak i przyjęcie w najbardziej szacowne mury człowieka, który pisze białe plamy, no, wymaga pewnego heroizmu. Ja się czuję poniekąd wciąż społecznikiem. Zaczynałem tak i pozostałem nim, więc cenię sobie po prostu inicjatywę ludzką. Każdą pracę, która polega na organizowaniu. Bo samo pisanie książek jest mniej lub bardziej przyjemne, ale no, nieczęsto wymaga heroizmu. Jak się już ma swoje nazwisko, to tą książkę można wydać praktycznie w każdym wydawnictwie. Zresztą każdą głupotę można wydać i opisać i zrobić na tym bardzo dobre pieniądze, niekoniecznie posługując się narzędziami historycznymi. Natomiast organizowanie tego rodzaju przedsięwzięć no, wymaga wysiłku i cierpliwości. Dlatego ja sobie cenię jeszcze raz dziękuję za to zaproszenie. Pani przejęzyczyła się, tak, ale niekoniecznie pomyliła. Są to również kulisy Solidarności 80. Ona powstała w 80 roku, w wrześniu 80 roku. I no, siłą rzeczy to, o czym będę mówił, prowadzi do Solidarności. No my raczej nie będziemy przekraczać tej bariery historycznej. Skupimy się na tym, co było autentycznymi, moim zdaniem, kulisami czy tłem sierpnia 80 roku. No i opowiem Państwu o dosyć rozległej białej plamie, bo życiorysy takich postaci jak Lech Wałęsa, ale wszystkie inne życiorysy, których z jakichś powodów historycy historii najnowszej nie opisują,
czyli na przykład Bogdana Lisa, Bogdana Borusewicza, no wszystkich tych bohaterów, którzy później znaleźli się w różnych formacjach politycznych, którzy są dzisiaj autorytetami, które się nie ukazują, no wciąż ich nie ma, prawda? Natomiast mamy także problem z historiografią, moim zdaniem, którą zająłem się i przez ostatnie 6 lat zajmowałem się, to jest historiografia gospodarcza, która ociera się o te sprawy polityczne, która moim zdaniem jest zarzewiem pewnych procesów politycznych, w których ostatecznie udział biorą takie właśnie postacie jak Bogdan Lis, Bogdan Borusewicz, Lech Wałęsa. Niekoniecznie moim zdaniem powinniśmy badać historię właśnie od strony Lecha Wałęsy. Moim zdaniem powinniśmy zaczynać od tła. No, siłą rzeczy, że Polska znalazła się pomiędzy dwoma supermocarstwami i pod jarzmem jednego z nich, no większość naszych dziejów po 1945 roku, no i oczywiście w okresie II wojny światowej zależała od mocarstw. Dlatego postanowiłem gdzieś 6-7 lat temu przyjrzeć się właśnie tej polityce mocarstw, badając archiwa głównie amerykańskie. I na bazie tych archiwaliów powstała między innymi ta praca, ta książka, która jest rozszerzeniem znowu pracy doktorskiej, która pokazuje szereg przeplatających się ścieżek, że tak powiem, które określę odpowiednio w fazie może pytań, a teraz przejdę do zasadniczej części tego mojego wystąpienia, czyli do wykładu. Zacząłbym od pewnego spotkania, które miało miejsce 23 kwietnia 1980 roku w późnych godzinach nocnych, kiedy to w Warszawie, w siedzibie banku handlowego, spotkało się 50 zachodnich bankierów. Dlaczego banku zachodniego? Banku handlowego. Bank handlowy był monopolistą, jeżeli chodzi o relacje gospodarcze, jeżeli chodzi o kredytowanie PRL przez zachodnich wierzycieli, zarówno tych prywatnych, jak i tych państwowych. No to bank zachodni, przepraszam, znowu się pomyliłem, bank handlowy załatwiał tego rodzaju interesy. Nazajutrz, czyli 24 kwietnia, rozpoczęły się negocjacje prowadzone w hotelu Victoria. Naprzeciwko bankierów usiedli przedstawiciele instytucji gospodarczych PRL, wspomnianego banku handlowego, a Ministerstwa Finansów i Komitetu Planowania Gospodarczego. Bank handlowy występował jako strona w rozmowach z kredytodawcami i wierzycielami PRL, o czym już wspomniałem. Natomiast bardzo ważną postacią biorącą udział w tych rozmowach był niejaki Marian Krzak, który od sierpnia 80 roku aż do października 82 roku był ministrem finansów. Wówczas, czyli w kwietniu 80 roku, był szefem innego banku, Narodowego Banku Polskiego. Krzak kontynuował swoją karierę. Przez krótki okres wylądował na placówce w Wiedniu, gdzie był ambasadorem. Znowu, nie było to przypadkowe miejsce, ono się wiązało oczywiście z pewnymi przesunięciami politycznymi w łonie samej władzy. Natomiast Austria była jednym z głównych kredytodawców PRL i jednym z bardziej takich przyjaznych władzom, reżimowi PRL kredytodawców, który potrafił nawet stanąć okoniem względem interesów amerykańskich, które, o czym powiem, o czym wspomnę, nałożyły po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego sankcji gospodarczych, które równały się również przecięciu owego kredytowania. Krzak w latach wrażliwych dla Polski, dla transformacji, czyli latach 88-89-91, był prezesem PKO. Był to bardzo ważny bank, jeden z kluczowych banków, tym bardziej, że bank handlowy, o czym wówczas jeszcze nie wiedziano, albo wiedziano bardzo w wąskim kręgu, był po prostu bankrutem. Więc jedynym wiarygodnym bankiem dla zachodnich wierzycieli był właśnie PKO SA, w którym swoją drogą obywatele utrzymywali bardzo duże oszczędności. Wierzyciele wydelegowali w kwietniu 80 roku do rozmów z reżimem, z władzami PRL komisję nadzorującą. W tej komisji nadzorującej znaleźli się przedstawiciele nie banków prywatnych. Był to Bank of America, przodujący w transakcjach PRL tego typu. Citigroup, następnie Bankers Trust, Royal Bank of Canada, Security Pacific National Bank, Manufacturers Hanover oraz Lloyd Bank International.
Przybyli ci przedstawiciele banków, żeby wysłuchać rocznego sprawozdania na temat aktywności PRL na polu finansów i gospodarki. Oweroczne sprawozdania odbywały się cyklicznie, bardzo często, tylko że wierzycieli chcieli wiedzieć po prostu, komu pożyczają swoje pieniądze. Chcieli wiedzieć, w jakim stanie jest gospodarka PRL, czy jest po prostu wydolna, żeby spłacać te kredyty. Sprawozdania były oczywiście warunkiem, by otrzymać od konsorcjum zachodnich banków kolejną pożyczkę. W tym wypadku była to pożyczka 500 milionów dolarów. Bankierzy zażądali od władz PRL zaprzestania inwestowania tak zwanej twardej waluty w gałęzi gospodarki, takiej jak produkcja maszyn rolniczych. Zaatakowali również system cenowy, czyli po prostu ceny żywności. Podnieśli, że ceny na przykład cukru i mięsa znajdują się poniżej cen rynkowych. Zażądali po prostu od władz PRL podniesienia tych cen. No, tego rodzaju groźby nie były nowością. Bankierzy, finansiści, zarówno ci prywatni, jak i ci publiczni, państwowi, domagali się już wcześniej szybszego tempa podnoszenia cen, reformowania systemu finansów w państwie itd., itd. Zresztą był to jeden z warunków, żeby się znaleźć w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, po to, żeby państwo sprawniej spłacało kredyty, żeby ta projekcja przyszłości była bardziej przyjazna interesom zachodnich finansistów. No wiecie państwo, czy to się kończyło? No, kończyło się to w grudniu 70 roku dramatem, w czerwcu 76 również dramatem. Tyle, że w czerwcu 76 jednak przywódca polityczny zdecydował się wycofać się z tej drogi. Natomiast no, nie mógł się wycofać, z tego sobie zdawał sprawę, z tego, że będzie musiał w końcu te ceny podnieść. 25 kwietnia Komisja Nadzorująca rozpoczęła owe negocjacje z Bankiem Handlowym. One się toczyły aż do lata. Natomiast równocześnie toczyły się rozmowy po prostu polityczne. 17 lipca 80 roku na przykład rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych Polish American Roundtable, polsko-amerykański okrągły stół. Taką dwudniową konferencję zorganizowało prestiżowe CSIS, amerykański think tank, uważany za zarówno republikański, jak i demokratyczny, czyli po prostu ponadpartyjny, ale sytuowany gdzieś w branży bezpieczeństwa narodowego, czyli the Center for Strategic and International Studies. W czerwcu władze PRL zaczęły podnosić ceny żywności. Sytuacja była naprawdę fatalna i nacisk był bardzo mocny. No, wzrosły odpowiednio ceny cukru i tak dalej, i tak dalej. W pierwszych dniach lipca najbardziej taka najbardziej uderzający, czy najmocniejszy cios w kierunku społeczeństwa, czyli ceny mięsa i innych tego rodzaju dóbr czy wytworów mięsnych. 1 lipca przerwały pracę załogi zakładów lotniczych w Mielcu, zakładów mechanicznych Ursusa w Warszawie, fabryki autobusów Autosan w Sanoku. No, Autosan jest jednym z bohaterów mojej wcześniejszej książki, czyli katastrofy autobusowej w Wytrzymiarze, która jest case study generalnie katastrof komunikacyjnych w PRL. Fabryki obrabianych Ponar w Tarnowie, no generalnie zaczęła protestować cała Polska. W sierpniu protestowała już cała Polska. 13 sierpnia w Bielsku-Białej zastrajkowała załoga fabryki maszyn włókienniczych Befama i wówczas pojawił się postulat mówiący o nowych, transparentnych wyborach do związków zawodowych. Oczywiście jeszcze tych reżimowych związków zawodowych, w tym do centrali CRZZ. Natomiast dzień później zastrajkowała Stocznia Gdańska, która przesunęła te roszczenia jeszcze bardziej w kierunku wolności związkowej, tym razem domagając się po prostu powstania wolnych związków zawodowych. Takie wolne związki zawodowe funkcjonowały i na Wybrzeżu, i w Szczecinie, i w Śląsku, na Śląsku. No jeden z liderów tych śląskich wolnych związków zawodowych, Kazimierz Oświtonia, no pochodził właśnie z Bielska-Białej. Znaczy te przekonania, one się rozpowszechniały. Jak widzicie państwo, że to były małe grupy, to jednak się rozpowszechniały po różnych grupach, trafiały do zakładów pracy, zarażały załogę różnymi dziwnymi pomysłami, które miały być w kierunku obalenia władzy komunistycznej, czy przynajmniej nadwyrężenia tej władzy. No, stoczniowcy w Gdańsku zażądali również zwolnienia więźniów politycznych, między innymi Edmunda Zadrożyńskiego. Ja o tej sprawie
to jest postać dzisiaj zapomniana, co nieco wspomniałem o książce Efekt Domina, bo ona bardzo zainteresowała amerykańskie i zachodnie związki zawodowe. One się przyczyniły między innymi do wypuszczenia w końcu Zadrożyńskiego z więzienia, podobnie jak innych więzionych działaczy politycznych, którzy byli zwalniani sukcesywnie na przełomie sierpnia i września 80 roku. Władzą sytuacja wymykała się spod kontroli, sytuacja społeczna, ale jedno udało się załatwić. Udało się załatwić sprawy z finansistami. 12 sierpnia konsorcjum banków zachodnio-niemieckich zgodziło się udzielić PRL dużej puli kredytów rzędu 677 milionów dolarów. No obecnie ważyły się losy pożyczki, jaką miały dać banki kanadyjskie, amerykańskie, brytyjskie i japońskie. No Niemcy zawsze, którzy kontynuowali wówczas swoją politykę Ostpolitik, czyli ocieplanie relacji z blokiem komunistycznym, byli zawsze bardziej przyjaźni. Natomiast Anglosasi i Japończycy jeszcze się wahali. No, poszło po myśli władzy. 22 sierpnia, czyli w czasie jeszcze trwania strajków, zachodnie banki z Bank of America na czele podpisały w końcu długo oczekiwaną przez władze PRL pożyczkę rzędu 325 milionów dolarów. No więc zaczęliśmy od końca, bo generalnie chcę Państwu pomóc prześledzić, czy z Państwem teraz prześledzić problem, właśnie jak do tego doszło, że komuniści znaleźli się de facto pod ścianą, no i musieli obniżać czy podwyższać ceny, no i w związku z tym liczyć się z jakąś rewoltą społeczną. Jak to się stało, jak do tego doszło? No więc proces gwałtownego zapożyczania się reżimu na Zachodzie został zapoczątkowany w okresie kilkuletniej odwilży gomułkowskiej. No, ja tutaj będę wspominał głównie o zadłużeniu się na Zachodzie, bo oczywiście PRL była na potęgę zadłużona u swojego głównego przyjaciela, czyli Moskwy. Odwilż polityczną przyspieszył obok czynnika społecznego, czyli niepokojów w łonie samej partii komunistycznej, w łonie społeczeństwa, w łonie grup inteligencji, bo takowe również istniały. Przede wszystkim narastający na świecie globalny kryzys. Ale również i przede wszystkim sytuacja samego bloku komunistycznego, sytuacja gospodarcza, który no, do tej pory prowadził politykę głębokiej militaryzacji, no i szykowanie się tak naprawdę na trzecią wojnę światową, do której nie doszło. Mogło do niej dojść i prawdopodobnie była taka szansa, czy taka możliwość, że do niej dojdzie, gdyby nie śmierć Stalina, która przyspieszyła rozmowy pokojowe, które zakończyły się rozejmem między państwami koreańskimi, który de facto trwa do dzisiaj. Wszystkie państwa satelickie ZSRS dotkliwie odczuły spadek tempa wzrostu gospodarczego, który zmusił je wszystkie do korekty wytyczonych wcześniej planów gospodarczych. Między 56 a 59 roku PRL stała się największym ze wszystkich państw bloku partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych. Większym nawet od Związku Sowieckiego. Jeżeli cały eksport do krajów bloku wschodniego wynosił w 1958 roku 113 milionów dolarów, no były to oczywiście wówczas miliardy, nie miliony, no tak należałoby to liczyć, przeliczając na dzisiejsze kursy, do Polski trafiły dobra warte nie mniej niż 105 milionów. Jeżeli USA importowały z bloku artykuły warte 68 milionów, jakieś 30 milionów dolarów warte były same tylko transakcje z PRL. Co Amerykanie importowali z PRL? No głównie żywność, przetwory mięsne. Eksportowali do nas również żywność, ale przede wszystkim zboża i bawełnę. PRL nie była zamierzonym obszarem ekspansji gospodarczej Stanów Zjednoczonych, o czym będę więcej za chwilę mówił. No, przeważały względy polityczne. Gdzieś tam władze polityczne łudziły się, że PRL może stać się w przyszłości kolejną Jugosławią, a Władysław Gomułka może się stać kolejnym Tito. Więc mówiło się bardzo dużo o titoizacji Polski. Tą wyobraźnię rozbudzała destalinizacja, która postępowała no na razie tylko w Związku Sowieckim, bo gdzie indziej no działo się to bardzo opornie, prawda? Przede wszystkim w takich krajach jak NRD czy Czechosłowacja, no włącznie z pozostałymi państwami na południe, państwami bloku. Mówiło się bardzo dużo o destalinizacji Polski jako kraju, który, no od którego może zacząć się efekt domina. Kiedyś mówiło się,
jeszcze kilka lat wcześniej, kiedy w Polsce postępowała wciąż zdestalinizacja, o efekcie domina w wypadku, jeżeli któreś z państw Europy Zachodniej wybierze sobie rząd komunistyczny, wówczas jak efekt domina pozostałe ościenne państwa zaczną się zarażać zarazą komunistyczną i staną się komunistyczne. No było do tego bardzo blisko. O tym bardzo, bardzo sporo piszę w książce Efekt domina, gdzie pokazuje, jak wielką rolę odegrały amerykańskie związki zawodowe, ale także amerykańskie służby specjalne, żeby uniemożliwić komunistom przejęcia i związków zawodowych, i partii socjalistycznych, no i w efekcie poszczególnych rządów. Od lutego do czerwca 1957 roku w Waszyngtonie przebywała polska delegacja ekonomiczna do spraw rokowań z Amerykanami. Był to efekt wstępnych rozmów prowadzonych na drodze dyplomatycznej zarówno między rządami Stanów Zjednoczonych i Polski od października 1956 roku do lutego 1957 roku. Wówczas naprzeciw siebie usiedli między innymi Henryk Korlicki, dyrektor generalny Ministerstwa Finansów, Stanisław Rączkowski, doradca prezesa NBP, Zygmunt Karpiński, doradca prezesa NBP, Edward Iwaszkiewicz, członek Komisji Planowania przy Prezydium Rady Ministrów, Marian Adamski, dyrektor Departamentu w Ministerstwie Handlu Zagranicznego. Natomiast delegacji amerykańskiej przewodniczył asystent sekretarza stanu Thorsten Kaligrawi. Głównym celem rokowań było uzyskanie kredytowych dostaw towarowych, produktów rolnych oraz urządzeń inwestycyjnych, tutaj cytuję, przy czym negocjacje objęły dwa podstawowe zagadnienia: rozmiary dostaw oraz formę prawną ich ujęcia. No, cytuję jeden z dokumentów Ministerstwa Finansów. Więc PRL występowała w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, w roli petenta, który starał się o uzyskanie kredytowych dostaw towarowych. No, delegacja, w związku z tym, że się starała, musiała przedstawić swoje położenie gospodarcze i potrzeby importowe. Wysunęła postulat, i tutaj znowu cytat, otrzymania produktów rolnych w rozmiarach 200 milionów dolarów, co miałoby zaspokoić najpilniejsze potrzeby do końca 1958 roku, oraz urządzeń inwestycyjnych w rozmiarach 100 milionów dolarów. Amerykanie nie mieli wówczas no, dużych planów względem PRL, planów takich gospodarczych, nie myśleli wówczas o tym, żeby Polskę uwodzić czy przekupywać, Polskę komunistyczną. O czym świadczy to, że na ewentualne pożyczki chcieli wygospodarować 10 milionów dolarów. Liczyli raczej na zmiany polityczne, ale raczej samoistne zmiany polityczne. Natomiast delegacja miała dużo czasu na przekonywanie amerykańskiej administracji. Wówczas była bardzo przekonywująca. No bo wkrótce przy stole rozmów pojawili się najbliżsi współpracownicy prezydenta Eisenhowera. Między innymi Douglas Dillon. Dillon był człowiekiem, który odpowiadał za sukces wyborczy Eisenhowera w 1952 roku. Natomiast w 1958 roku zostanie podsekretarzem w Ministerstwie Spraw Gospodarczych. No i jeszcze jedna ważna rzecz, o której również poniekąd będę wspominał później, o czym się rozpisuje na kartkach książki, był bliskim współpracownikiem, zaufanym współpracownikiem Johna D. Rockefellera. Dlatego w latach 72-75 zostanie prezesem Rockefeller Foundation. Rockefeller Foundation jest ważna i będzie dla nas ważna, dlatego że to był jeden z głównych kredytodawców PRL. Jeden z wiodących kredytodawców PRL. Drugim zaufanym Eisenhowera, który przystąpił do stołu rozmów, był Robert Murphy. Murphy w 1955 roku został zastępcą podsekretarza do spraw politycznych. Zatem w kwietniu 1957 roku padła propozycja od Amerykanów pod koniec kwietnia, iż przyzna się PRL 95 milionów dolarów. Miał to być pierwszy krok w przyszłych negocjacjach. Amerykanie jednak widzieli pewne przeszkody, które PRL musiał pokonać, musiał udrożnić drogę, jeżeli te negocjacje musiały nastąpić.
wspomnianym przeze mnie dokumencie Ministerstwa Finansów wspominają oni uczestnicy owej delegacji. Mianowicie, po pierwsze, Amerykanie, rząd PRL musiał pomóc Amerykanom pokonać, jak to ujęto, pewną przeszkodę psychologiczno-polityczną. Czyli musiał po prostu przekonać elity amerykańskie do tego, że w Polsce no, będą następowały jakieś zmiany polityczne, będzie następowała destalinizacja. No i musieli pokonać wspólnie przeszkody natury prawnej. Od 1951 roku obowiązywał tak zwany Battle Act, zakazujący udzielania ekonomicznej i finansowej pomocy jakiemukolwiek państwu, które nie wprowadziło zakazu wywozu materiałów strategicznych do ZSRS i krajów ujarzmionych. No był to zakaz, który tak naprawdę uniemożliwiał finansowanie przez jakąkolwiek agencję rządową amerykańską, jakiejkolwiek agencji PRL. Były także inne kwestie, które władze PRL musiały załatwić, zanim otrzymają jakiekolwiek pieniądze od rządu amerykańskiego. Po pierwsze, były to roszczenia z tytułu nacjonalizacji. PRL zgodziła się tu rozpocząć negocjacje. No, chodziło o to, co władze PRL przejęły, a należało do państwa amerykańskiego lub należało do właścicieli prywatnych, obywateli amerykańskich. Druga rzecz. Chodziło o wznowienie obsługi przedwojennych pożyczek polskich umieszczonych na rynku amerykańskim, czyli po prostu spłaty starych pożyczek. No i powrót do właściwego kursu przy wypłacie złotych z tytułu obsługi pożyczki demobilowej z 1946 roku. No, ta sprawa została bardzo szybko uregulowana przez ministra finansów już na początku lutego 1957. Przełamano te opory, czyli PRL zgodziła się na wszystkie warunki amerykańskie. Amerykanie, w związku z czym, no jako taki gest względem rządu, odblokowali zablokowane w 1951 także roku przepływy rent i emerytur do obywateli amerykańskich przebywających na terytorium PRL. Także jak Państwo widzicie, ta izolacja PRL przez Amerykanów była dosyć mocna i de facto te stosunki, relacje były nikłe, jeżeli można powiedzieć, że jakiekolwiek. No ale należało teraz obejść ustawę Battle Act. Ustalono zatem, że z takiego specjalnego funduszu, który znajdował się przy Eisenhowerze, z funduszu prezydenckiego, przeleje się odpowiednią sumę w wysokości 30 milionów dolarów do banku eksportowo-importowego, a wówczas ten przekaże pieniądze już do odpowiedniej agendy PRL. Będzie to pożyczka długoterminowa. To było bardzo ważne, to rozróżnienie między pożyczkami krótkoterminowymi i długoterminowymi, bo długoterminowe można dawano z reguły wierzycielom, wciąż się tak robi, dawano wierzycielom, którzy no, rokują szansę na to, że będą spłacać te pożyczki. Natomiast dla rządów czasami niewypłacalnych po prostu są chwilówki, czyli kredyty krótkoterminowe. Pozostałe pieniądze, czyli 65 milionów dolarów, miało zostać przekazane już podług ustawy 480, o której kilka słów za chwilę. Rozpoczęły się negocjacje, rozpoczęły się na terytorium Stanów Zjednoczonych. Teraz do PRL wybierała się pierwsza taka duża delegacja związana z Departamentem Handlu. Ona się pojawiła przy okazji targów poznańskich w czerwcu 1957 roku. W ramach wspomnianych rozmów bilateralnych umów z rządem Stanów Zjednoczonych podciągniętych pod tak zwane Public Law 1480, ustawę 480, zwaną The Food for Peace Program, program żywności na rzecz pokoju, podpisano w 1957 roku dokument, który przyznawał PRL obiecane środki. W latach 57-58 PRL otrzymała tą drogą, czyli za pomocą tego prawa, pomoc wartą 193 miliony dolarów. Większą jej część, 138 milionów dolarów, miała stanowić wyprzedaż amerykańskich produktów rolnych. Co istotne dla Amerykanów, ale także dla rządu PRL, za polską walutę. Pozostałe 55 milionów dolarów były to pożyczki, za które PRL zakupiła m.in. surowce, maszyny dla przemysłu
spożywczego oraz maszynerię górniczą. To także warto podkreślać, dlatego że pieniądze amerykańskie absolutnie nie mogły iść do jakiegokolwiek miejsca czy na jakikolwiek sprzęt, który może zostać wykorzystany przez przemysł militarny, przez wojsko. To musiały być pieniądze bardzo precyzyjnie rozplanowane. I musiały iść wyłącznie do tych miejsc, gdzie trafią po prostu do polskiego obywatela. Poprzez które trafią do polskiego obywatela. Między 57 a 60 rokiem rządy PRL i Stanów Zjednoczonych podpisały cztery umowy 480 dotyczące właśnie sprzedaży artykułów rolnych. PRL otrzymała z owego banku eksportowo-importowego finansującego amerykański eksport trzy spore kredyty opiewające na sumę 427,5 miliona dolarów. Kolejne umowy podpisywano w roku 61, 62 i 62. Natomiast w ramach jakby drugiego rozdziału czy innego tytułu ustawy 480 PRL uzyskała dostęp również do kredytów krótkoterminowych. Owe kredyty krótkoterminowe przyznawała agencja związana akurat z Departamentem Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, Commodity Credit Corporation, Korporacja Kredytu Towarowego. To bardzo ważna z punktu widzenia badacza lat 80. Agenda, bo ona decydowała wówczas o tym, czy miliony Polaków w Polsce otrzymają żywność, czy jej nie otrzymają. Jak wspomniałem Państwu, od 82 roku obowiązywały sankcje gospodarcze, które przecinały dopływ tego rodzaju kredytu do PRL. Problemy zaczęły się w 61 roku. Po pierwsze, Gomułka okazał się zbyt mało odwilżowy, a po drugie rozpoczął się kryzys berliński, który trwał od czerwca 61 roku, czyli takie zwarcie, bardzo silne zwarcie, pierwsze duże zwarcie od kryzysu koreańskiego między Zachodem a Wschodem. I władze PRL spotkały się z dużym oporem ze strony administracji amerykańskiej, iżby otrzymać kolejne kredyty, żeby podpisywać kolejne umowy. Wówczas zaczęli się komuniści zastanawiać nad tym, żeby rozpocząć na powrót usamodzielnianie się, powrót do autarkicznej gospodarki. Pokazuje to analiza CIA, przeprowadzona akurat na początku 70, na początku lat 70. Ona bazuje na wcześniejszych analizach. Także mimo to, że jest późniejsza, ona pokazuje to, co już wcześniej ustalały służby wywiadowcze z perspektywą, cenną perspektywą wieloletnią. Cytat. Problemy Gomułki z polityką rolną zaczęły się w połowie lat 60., kiedy produkował import zboża import zboża i wezwał w odpowiedzi na amerykańskie cięcia kredytów PRL 480 do samowystarczalności produkcji zboża. Ceny skupu zboża zostały celem stymulowania krajowej produkcji podniesione, by zrównoważyć koszty wyższych cen skupu. Rząd poniósł ceny paszy, ale ceny skupu żywego inwentarza podniesiono nieznacznie. Konsekwentny nacisk na sektor żywego inwentarza miał swe konsekwencje. Jego wzrost radykalnie spowolnił, a po głowie świni między 66 a 70 rokiem spadło. To takie śmieszne, jak się czyta, ale mające duże konsekwencje dla rynku mięsnego w Polsce. Kryzys zahamował kryzys związany z blokadą Berlina. No i z następstwami tej blokady, czyli budową muru berlińskiego, zahamował inne rozmowy polityczne i gospodarcze między PRL a Stanami Zjednoczonymi, między innymi rozmowy w sprawie otwarcia połączeń lotniczych. Je sfinalizowano w 1965 roku. Chodziło o umowę o współpracę między amerykańskimi Pan American World Airways a LOT-em. Kiedy już otwarto w końcu 65 roku ten kanał, to był bardzo ważny kanał z perspektywy amerykańskiej, być może dlatego otwarto go wówczas, a nie opóźniano jeszcze, dlatego że to była po prostu droga do Moskwy. A na tej drodze Amerykanom, co łatwo zrozumieć, zależało.
Kiedy już te linie otwarto, to do końca następnego roku 1966 liniami przyleciało do PRL aż 13 tysięcy pasażerów ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Wracając jeszcze do otwarcia ekipy Gomułki z lat 57-61, również po stronie Gomułki można było zauważyć daleko idący pragmatyzm. Gomułka nie czuł się jeszcze politycznie pewnie względem jakby rynku wewnętrznego, czyli własnej partii. Dostał wolną rękę od rządu sowieckiego na uporządkowanie tych spraw. Tutaj się czuł akurat pewnie, paradoksalnie. No więc jego reżim przystąpił do wykonywania szeregu różnych kroków, które miały pokazywać dobrą wolę względem rządu amerykańskiego. Między innymi reżim jego przestał zagłuszać Voice of America, a także Radio Wolna Europa. W prasie zelżał ton antyamerykańskiej propagandy, zniknęła słynna stonka ziemniaczana, którą spuszczano z amerykańskich samolotów na polskie pola. W 1959 roku otwarto konsulaty w Chicago i w Poznaniu. W 1960 roku bardzo ważna podróż polityczna, mianowicie do Stanów Zjednoczonych poleciał Piotr Jaroszewicz i była to pierwsza wizyta tego stopnia za oceanem po II wojnie światowej. Jaroszewicz od razu prowadził rozmowy gospodarcze z takimi koncernami jak Westinghouse, US Steel, General Motors, Chrysler, Ford, Shell. Rozmawiał z sekretarzami stanu, rolnictwa i handlu, kongresmenami, między innymi z bardzo przyjaznym wówczas PRL Johnem Fulbrightem, co bo niektórzy z Państwa mogli uczestniczyć w stypendiach Fulbrighta lub będą mogli uczestniczyć w tych stypendiach. Należy oczywiście z nich korzystać, natomiast bardzo polecam Państwu się przyjrzeć tej postaci, która była bardzo przeciwna i wroga względem na przykład rozgłośni Radia Wolna Europa. I zrobiła bardzo wiele, żeby obcinać fundusze wspomnianej rozgłośni. W Białym Domu Jaroszewicza przyjął sam prezydent Eisenhower. Wizytę Jaroszewicza poprzedziła podróż Edwarda Ochaba. Ochab już nie był oczywiście pierwszym sekretarzem, ale był wówczas ministrem rolnictwa. Ochab oczywiście rozmawiał o kredytach zbożowych, o których sobie tutaj wspomnieliśmy. Zresztą, jak pokazują pozostałe decyzje polityczne, nominacje, zawsze się Państwo przyglądajcie, nie wiem, czy to się w naszej władzy obecnie w tej poprzednich praktykuje, ale wówczas miały bardzo duże znaczenie. Sowieci, ludzie szkoleni w szkole sowieckiej przywiązywali do tego dużą wagę. Ambasadorami w Stanach Zjednoczonych po 1956 roku byli ludzie związani z sektorem kredytów, czyli z sektorem bankowym. Musieli to być po prostu znawcy finansów. No więc w połowie 1961 roku prezesem Narodowego Banku Polskiego, ambasadorem został były prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 45-49 i od 56 Edward Drożniak. Drożniak zastąpił Romualda Spasowskiego. No, Spasowski pojawi się nam znowu w latach 80. jako człowiek, który będzie się uciekał pod skrzydła amerykańskie, ale wówczas był raczej człowiekiem kojarzonym ze wcześniejszą władzą stalinowską, a ściślej był agentem kontrwywiadu wojskowego PRL. On w latach 80. się nawróci, będzie doradzał Reaganowi, zresztą spotka się z Ronaldem Reaganem, będzie go nawet namawiał do tego, żeby wprowadził sankcje gospodarcze, natomiast wówczas był człowiekiem po prostu kojarzonym z władzą stalinowską, no dlatego został między innymi zastąpiony. W 72 roku, to tak żeby pokazać ten schemat, ambasadorem Stanów Zjednoczonych zostanie Witold Trąbczyński, były także prezes Narodowego Banku Polskiego, a później minister handlu zagranicznego. Otwarcie się ekonomiczne obustronne Stanów Zjednoczonych na PRL i PRL na Stanów Zjednoczonych wiązało się z budowaniem mostów i kanałów. Krążyły różne delegacje. Wspomniana delegacja z przełomu 56 i 57 roku mówiła z Amerykanami kwestię przyznania PRL klauzuli najwyższego uprzywilejowania, systemu licencji dla eksportu, dla PRL, ułatwienia eksportu PRL do Stanów Zjednoczonych, zakupu samolotów amerykańskich, ba, miała nawet mandat do rozmów na temat przygotowania przystąpienia PRL
do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, z którego także Banku Światowego, a ściślej Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego, a po prostu na Bank Światowy składa się szereg różnych instytucji, z których to banków PRL wystąpił w 50 roku. Delegacja zauważyła zresztą, że fundusz bardzo szczegółowo analizuje stan gospodarki i politykę finansową państw członkowskich i że przystąpienie Polski wymagać będzie jeszcze dłuższego czasu i dalszych przygotowań. No po prostu komuniści nie byli gotowi na to, żeby pokazać swoje księgi rachunkowe. Ale poza tymi rozmowami na temat przystąpienia do FMW, na temat klauzuli najwyższego uprzywilejowania, to będzie bardzo ważna, zasadnicza rzecz, o którą będą komuniści walczyć, a komunistom będą pomagali współpracownicy Lecha Wałęsy i sam Lech Wałęsa w latach 80. Chodziło o to, żeby tą klauzulę z powodem przywrócić, żeby PRL mógł dostawać kredyty. Była sprawa pomocy ze strony amerykańskich organizacji filantropijnych. To było oczywiście szereg nobliwych organizacji filantropijnych. Szereg z nich już współdziałał z PRL, bo były dosyć apolityczne. Chodziło o takie organizacje jak CARE, między innymi, ale również o takie organizacje jak Rockefeller Foundation i Ford Foundation. Były to organizacje rzeczywiście filantropijne, bo faktycznie organizowały różnego rodzaju stypendia dla studentów, dla elit poszczególnych państw, bo teraz wkraczały na teren bloku wschodniego. Te pieniądze, jak pokazuje literatura już amerykańska, bardzo często, poza tym, że oczywiście miały bardzo duże budżety, Fundacja Forda odziedziczyła część fortuny Forda, tutaj się mogę pomylić, około 400 milionów ówczesnych dolarów, czyli to będzie ponad 4 miliardy, jakby to przeliczyć na dzisiejsze waluty, miały także pieniądze od amerykańskich służb specjalnych. Po prostu CIA finansowała swoje własne projekty w ramach całej tej sieci projektowej tworzonej przez Rockefeller Foundation i Ford Foundation. Owe fundacje były po prostu dobrym kanałem dla amerykańskich polityków i amerykańskich służb specjalnych. Te płaszczyzny były ze sobą bardzo mocno sprzężone. Do dzisiaj są. Te organizacje powołują swoje think tanki, te organizacje tworzą własne instytucje i tak dalej, które później kreują mniej lub bardziej skutecznie politykę światową. No ale to temat na zupełnie osobny wykład. No więc mowa była o tym, żeby tego rodzaju organizacje mogły rozpocząć relacje, zacząć kreować, kształtować relacje z władzami PRL. W 1957 roku władze PRL zapraszają oficjalnie do kraju przedstawicieli Rockefeller Foundation i Ford Foundation, które obracają tymi milionami dolarów. Już w lutym 1957 roku, czyli jeszcze w czasie, kiedy delegacja ekonomiczna PRL przebywała w Stanach Zjednoczonych, przyjechał do Polski, by zbadać atmosferę w kraju szef Biura do Spraw Europy Wschodniej Ford Foundation, Shepard Stone. Bardzo ważne, żeby zachować ten ciąg chronologiczny, kto, kiedy, gdzie pojechał, bo jeżeli tego się nie robi, to można później źle odczytać na przykład artykuły publikowane w Gazecie Wyborczej, bo ona w przeciwieństwie do na przykład gazet prawicowych zajmuje się tymi tematami, tylko w specyficzny sposób je opisuje. No więc wedle Gazety Wyborczej wizyta Shepharda Stone'a była, i tutaj zacytuję Państwu, miała być dyskretna. Okazało się jednak, czyli Shepard Stone po prostu przyjechał sobie na własną rękę do PRL, żeby zbadać oczywiście klimat. Okazało się jednak, że polska prasa obszernie opisuje. Dla Stone'a był to znak, iż dla polskich władz, niezależnie od opinii Rosji, amerykańska fundacja jest mile widziana. Amerykanin spotkał się w związku z tym z przedstawicielami rządu, w tym z premierem Cyrankiewiczem, ministrem oświaty Władysławem Binkowskim. Binkowski podzielił się ze Stone'em informacjami o zadowoleniu, z jakim pierwszy sekretarz partii komunistycznej Gomułka przyjął wiadomość o obecności przedstawicieli fundacji Forda w Polsce. Czyli wszystko się działo, prawda, spontanicznie. A jak Stone wpadł na pomysł, żeby dawać stypendia? Na pomysł programu stypendialnego Stone wpadł w Wiedniu pod koniec 1956 roku, kiedy organizował pomoc dla uchodźców węgierskich. Rozumiał wtedy, że inspiracją dla Węgrów były hasła Polskiego Października. Czasami możemy wyczytać bardzo ważne informacje, takie jak, że Stone odbył poufne spotkania z kluczowymi ludźmi
a w Departamencie Stanu, w tym sekretarzem stanu Chrisem Herterem, uzyskując pełne poparcie dla inicjatywy fundacji. Tylko no, tutaj się dzieje to w ten sposób, że no, wedle tego, jak czytamy Gazetę Wyborczą, że jakby Fundacja Forda, prawda, przychodzi do Departamentu Stanu, słuchajcie, no, mamy taki świetny pomysł, pomóżcie nam go zrealizować, tak? A na przykład dajcie nam wizę, żebyśmy tam mogli pojechać, prawda? No kiedy jakby te światy, jak to Państwu powiedziałem, światy filantropów, finansistów i polityki w Stanach Zjednoczonych są po prostu ze sobą sprzężone. Więc to bardzo często finansiści kreują politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Zresztą Zbigniew Brzeziński w jednej ze swoich książek miał taką koncepcję, że w ogóle Departament Stanu Stanów Zjednoczonych oddać bankierom z Wall Street, dlatego że powinno się, że politykę zagraniczną powinni ludzie kreować ludzie, którzy się na tym znają, a nie ludzie przypadkowi, których przypadkowo mogłoby na przykład wybrać społeczeństwo amerykańskie. No więc jacy stypendyści dzięki tym kontaktom Rockefellera i rządu PRL jeździli do, w obydwie strony. Był to na przykład profesor Sławomir Wiatr, członek PZPR, który akurat skorzystał w 60 roku ze stypendium Fundacji Forda, prawda? Wędrował na przykład Adam Schaff, główny ideolog wówczas PZPR, taki kanał współpracy Władysława Gomułki z Amerykanami. I to akurat możecie Państwo przeczytać w Gazecie Wyborczej. Rzeczywiście, że to był kanał, to był człowiek Gomułki, który tam jeździł do Stanów Zjednoczonych i kontaktował się z ważnymi oficjalami amerykańskimi. Natomiast w drugą stronę jeździli ludzie, którzy mieli związki, a przynajmniej tak sądziły służby PRL. Zakładam, że służby PRL nie oszukiwały wówczas samych siebie. Mieli związki zarówno ze światem finansjery, jak na przykład z CIA. Na przykład Zbigniew Brzeziński, który był beneficjentem owych programów naukowo-oświatowych, finansowanych, otrzymywał stypendia zarówno od Fundacji Forda, jak i Fundacji Rockefellera. W PRL gościł w latach 57, 58, 59, 62, krótka przerwa, 66. Wizy Brzezińskiego nie przerwały tak naprawdę nawet no, jego jakby angażowanie się w sprawy polityczne w kraju, bo zaangażował się w zbieranie podpisu pod listem, słynnym listem w PRL, listem 34, którą to zbiórko kierował na Columbia University w 1964 roku. Brzeziński był uczestnikiem w maju 1962 roku kolejnego okrągłego stołu. Jak widzicie Państwo, była to utarta nazwa, którą w 1988-1989 podchwycili oficjele reżimowi PRL, wysyłając w ten sposób sygnał oficjalom amerykańskim, prawda? Myślę o Jaruzelskim, który jako pierwszy zaczął mówić, prawda, o okrągłym stole między opozycją a władzami, a stroną społeczną, czyli stroną solidarnościową. Odbyła się taka konferencja okrągłego stołu w maju 1962 roku w Jabłonnej. Państwu przeczytam, kto uczestniczył po stronie polskiej, amerykańskiej. Ważniejsza jest ta Polska. Stronę polską reprezentował Adam Schaff, Oskar Lange, tutaj mniej znane nazwiska Józefa Pajestka, Józef Szczepański, Alfons Klawkowski, Bolesław Wiewióra i Manfred Lachs oraz Wit Drapich. W rolę konsultantów wcielili się redaktorzy Mieczysław Rakowski, Paweł Hoffman, a także towarzysze Marian Renke, Paweł Cieślar oraz profesorowie Tadeusz Sztucki, Stefan Małecki, Tepich, Hilary Minc i Kazimierz Sekomski. No to byli ludzie po prostu bardzo zaufani dla obydwu kreujących się wówczas obozów politycznych w łonie partii komunistycznej w Polsce. Zbigniew Brzeziński reprezentował wówczas nie rząd amerykański, ale Rockefellera, Davida Rockefellera, środowisko Rockefellerów, dlatego że no, nie pełnił żadnej funkcji w administracji. No a też no, trudno powiedzieć, prawda, że reprezentował, znaczy jechał na konferencję naukową, żeby wygłosić wykład, prawda, tak jak ja to robię teraz przed Państwem. Kennedy po prostu nie był zainteresowany, John Kennedy nie był zainteresowany ofertą Brzezińskiego, a ściślej Davida Rockefellera w 60 roku. Kennedy już wówczas nie żył, w 63 roku został oczywiście zabity. Aczkolwiek Brzeziński był w sztabie, znajdował się w sztabie Kennedy'ego, był jego doradcą. Zainteresował się Brzezińskim dopiero Lyndon Johnson,
który w maju 1966 roku mianował 38-letniego wówczas Brzezińskiego członkiem Policy Planning Council, czyli Komisji Planowania Polityki przy Departamencie Stanu. No jak Państwu powiedziałem, no właśnie w Departamencie Stanu spadają się najbardziej te wpływy środowisk finansistowskich i politycznych z obydwu partii, establishmentu. Takim zapleczem kadr, o tym się mówi wprost, Państwo poczytacie bardziej literaturę amerykańską, jest Council of Foreign Relations, no z której, prawda, właśnie czerpie się właśnie kandydatów do służby w administracji publicznej w Stanach Zjednoczonych. Brzeziński w 1966 roku przebywał w PRL wedle kontrwywiadu reżimowego PRL tuż, i tutaj cytat, przed wizytą grupy przemysłowców amerykańskiej miał za zadanie przygotować grunt na przybycie tej grupy, nawiązać kontakty gospodarcze, ekonomiczne i zorientować się osobiście w możliwościach jakiegoś rozszerzenia stosunków Stanów Zjednoczonych i Polski. Ja Państwu wspominam tego Brzezińskiego, to jest postać naprawdę kluczowa, żeby zrozumieć, co się działo w Polsce w latach 70. i 80. Bo on był ważny z punktu widzenia obydwu administracji, republikańskiej i demokratycznej, na przestrzeni lat. On był dla nich wiarygodny, on był dla nich głównym ekspertem, on był dla nich głównym kontaktem na Polskę z oficjalami PRL, ale także z rodzącą się na przełomie lat 70. i 80. opozycją. Bo bardzo skrzętnie zadzierzgiwał relacje pomiędzy opozycjonistami w latach 80. Kiedy jeździli oni do Stanów Zjednoczonych, spotykali się obowiązkowo z Janem Nowakiem, który był jego człowiekiem, jego ambasadorem na sprawy polskie, i właśnie z Zbigniewem Brzezińskim. Z Zbigniewem Brzezińskim spotykał się także Kornel Morawiecki na przykład. On się spotykał z Kornelem Morawieckim nie po to, żeby go zaprosić do współpracy, znaczy poniekąd tak, ale po to, żeby go przekonać, żeby Solidarność Walcząca i Morawiecki, jego środowisko, porzucili plany czy hasła suwerennościowe, niepodległościowe, prawda? Oferował zamiast Morawieckiemu przystąpienie do Trilateral Commission, czyli Komisji Trójstronnej stworzonej przez Brzezińskiego właśnie za pieniądze Rockefellera, a także pieniądze dla Solidarności Walczącej pod warunkiem, że zrezygnują z pewnych haseł. Więc ta rola była olbrzymia. I chcę Państwu właśnie tym wykładem pokazać, dlaczego, prawda? Z czego się to brało, z kim miał kontakty, dlaczego aż tak bardzo się liczył. A czy liczył się dla Polonii amerykańskiej? Bardzo słabo. Polonia bardzo wiele obiecywała sobie po tym, że Brzeziński znalazł się w administracji, że Polacy się znajdą w administracji, że będzie można załatwić różnego rodzaju sprawy. Polonia była do 80 roku bardzo przyjazna partii demokratycznej. W zasadzie Polacy głosowali w Stanach Zjednoczonych głównie na demokratów, prawda? No, demokraci zawsze się wiążą jakoś tam personalnie, ideowo, emocjonalnie ze środkami imigrantów. Tak było w tym wypadku. I między innymi dzięki Brzezińskiemu i Carterowi w 80 roku Polonia zagłosowała na Ronalda Reagana. Zimowy wywiad PRL w następujących słowach charakteryzował związki Brzezińskiego z Polonią na początku lat 70. Zbigniew Brzeziński nie ukrywa swego polskiego pochodzenia, a nawet je podkreśla z poczuciem swoistej dumy. Jednakże w trakcie kariery zawodowej i politycznej bliższe kontakty utrzymywał raczej ze środowiskami żydowskimi i anglosaskimi, zachowując dystans wobec Polonii. Jego zdaniem, jeśli chce się być kimś w Stanach Zjednoczonych, należy być bardzo ostrożnym w utrzymywaniu związków ze swoją grupą etniczną. Po objęciu obecnego stanowiska Brzeziński oskarżał się, że próbując z nim nawiązać kontakt przedstawiciele ugrupowań polonijnych z całego świata, nie będzie się on jednak angażował w żadne sprawy petycyjne i nie zamierza brać na siebie roli przywódcy opozycji w stosunku do rzeczywistości, jaką jest PRL. 11 czerwca bieżącego roku, 73, odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie Brzezińskiego z przedstawicielami Polonii Amerykańskiej. Podczas spotkań Brzeziński obiecał działać na rzecz zwiększenia liczby Amerykanów polskiego pochodzenia na stanowiskach rządowych, poparł wysiłki KPA, Kongresu Polonii Amerykańskiej, w zwalczaniu polskich dowcipów i zapowiedział wzrastającą rolę grup etnicznych w kształtowaniu polityki amerykańskiej. Kongres Polonii Amerykańskiej jest ostrożny w wyciąganiu wniosków ze spotkań z Brzezińskim, bowiem dotychczas nie wprowadził on żadnego Amerykanina polskiego pochodzenia do administracji, a listy w tej sprawie zwracał, prosząc o podanie konkretnych kandydatów z uzasadnieniem. Spotkanie należy rozpatrywać w kontekście polityki
Cartera, zwiększania roli mniejszości etnicznej, natomiast nie stanowi ono istotnej zmiany w stosunku Brzezińskiego do Polonii, wobec której reprezentuje on niezmiennie neutralność potrzebną mu ze względów politycznych. Wywiad PRL konstatował z zadowoleniem, i tu znowu cytat: mimo polskiego pochodzenia i niewątpliwej polskości w sensie kulturowym, Zbigniew Brzeziński jest elementem establishmentu amerykańskiego i jako taki będzie się starał niewątpliwie dyskontować słabe punkty Polski i innych krajów socjalistycznych na rzecz USA. Brzeziński, traktując Henry'ego Kissingera jako swego rodzaju konkurenta, dąży do dezawuowania jego polityki politycznej, zwłaszcza wobec krajów socjalistycznych. Henry Kissinger także był protegowanym Davida Rockefellera, środowiska Rockefellera, i pozostał nim po dziś dzień. On dzisiaj jest doradcą Donalda Trumpa. Zbigniew Brzeziński prawdzie nie jest doradcą Donalda Trumpa, aczkolwiek jest osobą bardzo znaczącą dla Departamentu Stanu Amerykańskiego. Jak zobaczycie Państwo, reprezentują dzisiaj obydwa skrzydła jakby stosunku na przykład do Rosji. Brzeziński jest przeciwnikiem Kremla, władz na Kremlu, natomiast Kissinger jest do niedawna doradcą Władimira Putina i sprzyja oczywiście porozumieniu nowemu resetowi, który pomógł w 2009 wykreować. Jeszcze chwilę o Brzezińskim. Cudzysłów, część lobby żydowskiego administracji w kongresie USA rozpowszechnia opinię o antysemityzmie Brzezińskiego, starając się wytworzyć wokół niego atmosferę niechęci, a nawet wrogości. Jak rozumiecie Państwo, czasami te rozgrywki były bardzo niskie, więc próbowano udowodnić, że Brzeziński jest po prostu antysemitą. Reżimowi Gomułki nie udało się własnymi siłami podźwignąć gospodarki, PRL ustabilizować sytuacji ekonomicznej, z czym wiązał się kontekst społeczny, i wystąpiło swoiste zjawisko przegrzania gospodarki PRL. Przepraszam, chodzi cały czas o reżim Gierka. Gomułkę już mamy za sobą. Nastąpiło przegrzanie gospodarki za Edwarda Gierka. Konsumpcja spowodowała zmniejszenie poziomu oszczędności, przez co zaczęły następować niedobory czynników wytwórczych, pracy i kapitału. Przez to następuje wzrost ich cen, co spowodowało wzrost kosztów produkcji, wzrost cen towarów, a przez to, że produkcja nie nadążała za szybkim wzrostem popytu, ratowano się, jak można było, tylko importem, wzrastały ceny oraz inflacja. Bo tak przyspieszam po prostu, żebyśmy po prostu zdążyli w wyznaczonych ramach. Strajki grudnia 70 roku, strajków grudnia 70 roku nie wywołała żadna agresja polityczno, przepraszam, militarno-wojskowa, ale właśnie wprowadzona 12 grudnia podwyżka cen detalicznych mięsa, przetworów mięsnych oraz innych artykułów spożywczych. Te decyzje podjęto 30 listopada 70 roku na posiedzeniu Biura Politycznego KCPZPR. W tym posiedzeniu uczestniczył Edward Gierek, który nie oponował wówczas, rozumiał, jaka jest sytuacja PRL, wiedział później tylko, czy próbował później innymi sposobami, innymi narzędziami uratować system komunistyczny, czy władze komunistyczne przed upadkiem. Zmiany w układzie politycznym zbiegły się z wdrażaniem przez Kissingera właśnie, prawda, szefa Rady Bezpieczeństwa Państwowego przy Nixonie, nowej polityki międzymocarstwowej, prawda, polityki detente. Początkiem lat 70. nastąpiło otwarcie na Zachód, oczywiście z przyzwoleniem wschodniego partnera PRL, czyli ZSRS, w realiach sowiecko-amerykańskich. Otwierał się również Zachód. Między Polską i Stanami Zjednoczonymi kursowały delegacje ministrów, wicepremierów. Wodzili oni za sobą pomniejszych urzędników i ekspertów. Ruszył strumień kredytów, jak i co istotniejsze zachodnich technologii. Poza tym, że gospodarka była przegrzana, była także przestarzała. Między rokiem 71 a 76 PRL nabyła 370 licencji, podczas gdy od początku swego istnienia do końca 70 roku nabyła ich zaledwie 218. Jednakże od technologii, których gospodarka PRL potrzebowała najbardziej, skutecznie separowała ją lista KOKO. Ona właśnie blokowała przyznanie PRL licencji na wszystkie te rzeczy, które, prawda, mogłyby wzmocnić przemysł wojenny. Wyjątek spotkał licencję zakupów nowoczesnych kineskopów, prawda, do telewizorów kolorowych. To był taki prezent Forda dla Gierka, które było objęte embargiem ze względu na to, że wykorzystywano je w Stanach Zjednoczonych, czy tą technologię wykorzystywano do technologii kosmicznej.
Wicepremier Jagielski oraz sekretarz stanu Kissinger sfinalizowani toczono 2 lat pertraktacji, kładąc fundament pod powstanie funduszu imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Kolejny taki fundusz, który miał być kanałem przepływu elit. Z kolei politykę między mocarstwami w jakim stopniu i to w jakim kreowała globalna sytuacja ekonomiczna. Bankierzy sprzedawali tanie jak barsz pieniądze w postaci kredytów. Detente zbiegła się ze światową recesją z początku lat 70. Tak znowu, sytuacja ekonomiczna w pewnym sensie kreuje sytuację polityczną. No, musimy o tym pamiętać, że Kissinger jest człowiekiem, jest człowiekiem Wall Street. Tak się o nim mówiło, tak się mówi o nim w literaturze amerykańskiej. Więc powstała stagflacja, powodowana finansowaniem wojny w Wietnamie, pewnymi ceregielami na Bliskim Wschodzie, no niepewnymi, bardzo dużymi, teraz powodowana na całym świecie wysokie bezrobocie, wysoką inflację. Kredyty taniały, banki, jeśli miały taką możliwość, wolały sprzedawać tanie pieniądze, aniżeli je akumulować, czyli po prostu je inwestować. Citibank, Chase, Manhattan Bank, Davida Rockefellera wysyłały swoich agentów, niczym akwizytorów do krajów komunistycznych i trzeciego świata. Tak samo czyniły firmy z sektora przemysłu obronnego. Arabowie poczęli bowiem inwestować petrodolary w zbrojenie. Państwa bloku, no wiadomo, Izrael i tak dalej, państwa bloku zapożyczały się na potęgę, przeważały okazyjne kredyty średnioterminowe i długoterminowe, kredyty pułapki, prawda, z ogromnym oprocentowaniem. W PRL wskutek niepohamowanego dopływu kredytów nastąpiła przewaga importu nad eksportem. Kryzys pod stanem napięciami na Bliskim Wschodzie wyostrzył jeszcze te różnice, uderzył w kraje RWPG, akurat w fazie trwającego od lat załamania surowcowego. Ceny ropy poszybowały w górę, kryzys zahamował eksport w społeczeństwach komunistycznych i tak mało popularny, skoro przepływ dewiz kontrolowała władza. A i kontrahent na Zachodzie raczej inaczej niż reżimy komunistyczne stawiał w imporcie zwykle na jakość i na czas załatwienia spraw. Amerykański wywiad konstatował w lutym 1973 roku, że amerykańskie nawet duże firmy nie pałają chęcią współpracy z PRL. Cudzysłów, Polska dopiero co podpisała współpracę z amerykańskimi firmami. W 1972 zostały podpisane umowy o podziale wpływów w Kering International Corporation i International Harvester oraz franczyzna i umowa technologii z International Hotels. Firmy amerykańskie nie są żywotnie zainteresowane polskim rynkiem, wahają się w negocjowaniu takich umów z Polską, bo o ból głowy przyprawia jest współpraca z powolną biurokracją. No, z czym spotykamy się poniekąd do dzisiaj. Niechętnie godzą się na ryzyko w kwestii reputacji technologii rynków. W jednej chwili kredyty dewizowe radykalnie podrożały, komuniści w PRL po prostu znaleźli się w pułapce. Między 71 a 75 na cele inwestycyjne wykorzystywano około 55% kredytów, 30% na zakup surowców i materiałów, 15% na zakup towarów konsumpcyjnych, tylko 15%. Te stosunki radykalnie się zwiększyły między 76 a 80 rokiem, do czego doszły jeszcze no, spłaty odsetek. Z tych kredytów trzeba było spłacać odsetki. Zadłużenie PRL wzrastało w ciągu geometrycznym. W 70 roku zadłużenie wynosiło netto. PRL wynosiło ponad 0,5 miliarda, w 75 a wobec krajów kapitalistycznych sięgało 8,4 miliarda, w 76 około 11 miliardów. PRL miała największe zadłużenie w bloku. W 81 już 20 miliardów. Koniec lat 80 to jest 40 miliardów. No, suma astronomiczna. Obsługa w 81 tego zadłużenia wynosiła 7,5 miliarda, kiedy przychody do budżetu wynosiły co około 8,5 miliarda. Wyobraźcie sobie Państwo, jaka to była pułapka. Wystąpił głód twardej waluty, no i starano się ją, ten głód zaspokajać, jak tego się dało. Od 72 roku istniało, wprowadzono prawo zakładania otwartych kont dewizowych w NBP. Mogli je zakładać obywatele, którzy mieli nieudokumentowane środki płatnicze przywiezione z Zachodu. W 74 PKO SA zarejestrowało około 91 tysięcy rachunków walutowych, na których zdeponowano 52,5 miliarda. Prawda? To pokazuje, jak ważne były tego rodzaju machinacje rządu, żeby przyciągać różnego rodzaju firmy z Zachodu, ale także, żeby powstawały tutaj spółki polonijne. Prawda? One powstawały mimo stanu wojennego wciąż w latach 80. Współpracę gospodarczą z Polonią regulowało rozporządzenie z maja 76 roku w sprawie wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym zezwoleń na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej. W 77 roku powstały 3 pierwsze spółki polonijne, w 78 9.
a pierwsze trzy to Warszawa, Łódź, Bielsko-Biała. Bielsko-Biała ze względu na teren przygraniczny, prawda, szlak na Austrię, no wiadomo, czyli na Stany Zjednoczone. Powstawały różnego rodzaju sklepy, gdzie można było zostawiać dewizy, takie jak Pewex czy Balton. Zmierzając już do konkluzji, czy konkludując, reżim Edwarda Gierka sprzedawał do tej pory, czyli do 80 roku, regularnie swoje kredyty po to, żeby móc zaciągać długoterminowo. Potem żeby wierzyciele wciąż dawali kredyty, w ogóle jakiekolwiek. Mimo to wierzyciele domagali się zestawień prognoz, które wyglądały coraz gorzej. Te prognozy były czytane i weryfikowane bardzo uważnie. Reżim nie mógł uciec, czy uniknąć, czy zataić swojej fatalnej sytuacji w stosunku wpływów budżetowych do narastających odsetek kredytowych. Naciskali na wprowadzenie polityki zaciskania pasa od finansiści. Gierek z Jarczewiczem, kiedy się wspominałem Państwu, po raz pierwszy w 76 roku podczas podwyżki cen na towary konsumpcyjne, która wywołała nieledwie bunt narodowy. Natomiast no, ugięli się już w sierpniu 80 roku. Administracji amerykańskiej politycznej niekoniecznie zależało na tym, żeby tutaj doszło do jakiejś fali strajków. Carter wręcz starał się ratować Gierka. To też pokazuje Państwu, że ta polityka amerykańska, rządu amerykańskiego, stąd też prowokujący tytuł mojej książki, czy Ameryka boliła komunizm, czy jest jedna Ameryka w ogóle. Że interes polityczny nie musiał być po prostu równoległy z interesem Wall Street. Prawda? On może kiedyś się stać tożsamy, bo nie wiem, korporacje przejmą władzę w Stanach Zjednoczonych, jak wieszczą niektórzy. Natomiast tak nie było i tak poniekąd nie jest. A więc Carter starał się pomóc. W grudniu 77 roku nawet przyjechał do PRL. Brzeziński pomagał przygotowywać tą wizytę i ogłosił koło ratunkowe dla Gierka. 30 grudnia dokładnie rzucił takie oto zapewnienie. Tam na miejscu. Właśnie poinformowałem pierwszego sekretarza Gierka, że owe kredyty towarowe warte 300 milionów dolarów, które nasz kraj autoryzował, zwiększymy o wartą 200 milionów dolarów żywność i pasz. W czasie koło ratunkowe Gierkowi rzucał też kościół katolicki, a prymas Wyszyński. Tylko znowu, prymasa też trzeba zrozumieć. Czego się obawia? No przecież siłą rzeczy do komunistów nie pało, no wiele przeżył ze strony komunistów, sam kościół katolicki ledwo uciekł od anihilacji. Obawiał się tego, do czego ostatecznie doszło. Obawiał się, że nastąpi bunt, który zmiecie władzę Edwarda Gierka, która była władzą wewnątrz partii komunistycznej względnie umiarkowaną, a na czele władzy staną po prostu stalinowcy. Tak? A powstali ostatecznie na czele partii dwaj policjanci. Szef i zwierzchnik niejako służb policyjnych, MSW, w łonie KC, czyli Kania, oraz Wojciech Jaruzelski, minister obrony narodowej, człowiek sowiecki, człowiek, który był związany z kontrwywiadem wojskowym. No więc obawiano się, Sowieci się obawiali, Moskwa się obawiała, że Gierek zacznie po prostu czynić koncesje polityczne względem opozycji w Polsce, rodzącej się opozycji, tak jak czynił je względem Kościoła katolickiego, prawda? No bo jak przeczytacie Państwo jakiekolwiek opracowanie tego okresu, to Kościół katolicki miał względnie dobrze, a lepiej na pewno niż za Gomułki, jeszcze lepiej niż w czasach stalinowskich. Te relacje między Wyszyńskim a Gierkiem się bardzo dobrze układały, oni się obydwaj razem spotykali, jak następował jakiś kryzys i coś tam uzgadniali. No więc w marcu 80 roku Bureau of Intelligence and Research, Biuro Wywiadu i Analiz, strategiczna komórka amerykańskiego Departamentu Stanu, widzicie Państwo, tych służb specjalnych jest w Stanach Zjednoczonych tak samo duże jak i u nas, stwierdziła, że PRL może mieć problemy ze spłatą dotychczasowych kredytów. Będzie wobec tego starało się o zmianę harmonogramu spłat długu, licząc się ze wszelkimi konsekwencjami politycznymi takiej operacji. Właśnie ze względu na taki scenariusz Gierek został w związku z tym w końcu odsunięty i na czele partii stanęli Kania i Jaruzelski. Nie wybiegając zanadto w przyszłość, no, gra w okresie karnawału Solidarności, czyli te relacje między władzą a Solidarnością, czy w tym trójkącie władza,
Waszyngton, a solidarność także toczyła się wokół pieniędzy. No to, o czym mówię, prawda, nie kończy się w 80 roku i nie dotyczy opozycji, nie dotyczy solidarności, o której pani wspomniała. Wałęsa i jego otoczenie walczyli o względy komunistów, właśnie starając się, czy wręcz zamieniając się w los lobbystów miejscami rządu PRL na arenie międzynarodowej, którzy walczą o to, żeby PRL dostał kredyty, mimo fatalnej sytuacji. Przykładowo 26 listopada, to jest jeden z takich ostatnich przykładów w mojej publikacji, zresztą, 81 roku Bronisław Geremek i Tadeusz Mazowiecki bawili w Belgii, gdzie prowadzili oficjalne rozmowy w Komisji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i w Parlamencie Europejskim. Jak mówią reżimowe publikacje z tego okresu, Geremek badał w kilku krajach zachodnich możliwości uzyskania przez Polskę kredytów zagranicznych. Zresztą już podczas pobytu w Genewie na konferencji MOP w czerwcu, czyli Międzynarodowej Organizacji Pracy w czerwcu 1981 roku, tutaj cytat, zachowywał się w taki sposób, że jego rozmówcy wyrażali przypuszczenie, iż w gabinecie cieni Solidarności jest on przewidywany na stanowiska ministra spraw zagranicznych. To jest ten okres, kiedy Geremek spotyka się ze Stanisławem Cioskiem, bliskim współpracownikiem Jaruzelskiego, i namawia go do tego, żeby, jeżeli będzie likwidowana już Solidarność, co on przewiduje i w co wierzy, że tak nastąpi, to powinna zostać przemodelowana, powinna zostać po prostu zlikwidowana ta etykieta Matki Boskiej w klapie. Solidarność stała się po prostu, to powinna się stać jakimś takim kanałem władzy względem społeczeństwa. Komentując ową wizytę delegacji Solidarności w Genewie, szef Departamentu I MSW informował przywódców PZPR, iż Geremek szeroko eksponował fakt, że prezydent Mitterrand zwrócił się do centrali CFDT, czyli głównej takiej, no jednej z głównych central związkowych we Francji, bardzo wpływowej, dlatego że tam rządzili, że socjaliści, ale i także prawica francuska musi się liczyć po prostu ze związkami zawodowymi francuskimi. Jeżeli związki zawodowe francuskie rozpoczną protesty, to stoi cały kraj. No, tak wygląda Francja po dziś dzień. Geremek szeroko eksponował fakt, że prezydent Mitterrand zwróci się do centrali CFDT z prośbą o wysądowanie stanowiska NSZZ Solidarność w sprawie zaciąganych przez rząd Polski nowych pożyczek. W odpowiedzi delegacja NSZZ Solidarność wysłała z Genewy telegram do CFDT zawierający pozytywną odpowiedź w tej kwestii. Rozumiecie Państwo, jakie narzędzie, jaką możliwość wpływu na sytuację w Polsce mieli ludzie związani z Solidarnością. I teraz pytanie, czy odpowiedni ludzie dostali w swoje ręce takie narzędzie? Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękuję Panie Doktorze. Drodzy Państwo, myślę, że przejdziemy teraz do pytań. Pozwolę sobie otworzyć dyskusję i zadać pierwsze pytanie. Będzie ono dotyczyło odbioru książek Efekt Domina, bo to właściwie to moje przejęzyczenie wynika z faktu, że przed Pańskim przybyciem dyskutowaliśmy przez chwilę z doktorem Mynaczykiem na temat tego, jak ta książka mogła zostać odebrana. Książka, która podejmuje trudną problematykę i wyciąga na światło dzienne wiele nowych faktów. Jak ona została odebrana w kręgach solidarnościowych? Wie Pani, ja myślę, że na razie mamy dwa problemy. Jeden to jest taki, że no, mamy problem taki wśród naszych elit prawicowych. Ja się uważam za człowieka siłą rzeczy związanego z konserwatystami. Jest po prostu za długa. No. Coraz mniej się czyta książek, a narzeka się, że książki są za długie. Za mało jest refleksji. Raczej ta informacja powinna być krótka i możliwie sensacyjna. W czasie pisania tej książki miałem wiele ofert ze znanych Państwu prawicowych tygodników, żeby napisać coś o pieniądzach. Natomiast uznałem, zresztą taka jest moja filozofia pracy, no, że gdybym zaczął pisać o pieniądze, czytać te sensacyjne rzeczy, które są w tej książce, to po prostu rozmieniałbym się na drobne i odchodziłbym od pracy badawczej, która wymaga pewnego spokoju wewnętrznego, prawda? Generalnie unikania kamer. No, nie da się prowadzić spokojnie pracy badawczej, jak się po prostu jest w centrum zainteresowania publicznego. No? To jest jeden aspekt. Nie dziwi mnie, dlaczego Gazeta Wyborcza przemilcza tą książkę, bo tam jest dużo o tym, skąd to środowisko czerpie swoje znaczenie i swoje wpływy, a także finanse. A w tej książce zresztą jest pokłosie moich wywiadów z takimi osobami,
jak Seweryn Blumstein, osoba bardzo wpływała na emigrację, szefa Komitetu Koordynacyjnego Solidarności do 1985 roku. Przez Komitet Koordynacyjny przechodziły bardzo duże pieniądze amerykańskie, ale nie tylko rządowe amerykańskie i służb specjalnych amerykańskich potencjalnie, ale także owych filantropów, o których Państwu wspominałem, czyli Fundacji Forda i Rockefellera. No więc stąd też ich interes, żeby w Gazecie Wyborczej no, odwracać tą historię niejako do góry nogami, albo przynajmniej ją zafałszowywać, prawda? Żeby się uzbrajać i żeby wchodzić na teren de facto nie zagospodarowany do tej pory. Bo jeżeli się jako pierwszemu zagospoduje ten teren, to później bardzo trudno go odczarować. Tak? I z jednej strony myślę, że mamy do czynienia z lenistwem po prostu naszych środowisk, także naszych historyków, nie urażając historyków, którzy się zajmują bardzo cennymi rzeczami, prawda? Są z innych dziedzin, z innych okresów. Przede wszystkim mam na myśli historyków z Instytutu Pamięci Narodowej, tych, którzy się zajmują historią, już mają te archiwa pod sobą, którzy nie czerpią z tych możliwości, które są. A z drugiej strony mamy do czynienia po prostu z zagrożeniem, jakie czują te środowiska postkomunistyczne. Do środowisk postkomunistycznych zaliczam także Gazetę Wyborczą. Bo to jest środowisko, które ten postkomunizm tutaj utrzymuje, pomaga utrzymać go broni. Dawien dawno. To jest środowisko, które wyszło w bardzo ścisłe relacje z dawną elitą komunistyczną i stało się takim adwokatem tej elity komunistycznej, przez co do tej pory nie mieliśmy, tak jak w Niemczech mieli denazyfikację, my nie mieliśmy w Polsce dekomunizacji. Dziękuję bardzo. Oddaję Państwu głos. Czy ktoś z Państwa na sali chciałby zadać pytanie? Doktor Jacek Manarczyk. Może zanim przejdę do pytania, to uwaga natury technicznej. Gdyby ktoś z Państwa chciał zadać pytania, to prosimy, żeby Państwo pofatygowali się jednak do mikrofonu na dole. W związku ze sprzężeniami nie mamy mikrofonów tych odnośnych na sali, a że nagrywamy te wykłady, no będzie to po prostu lepiej słychać. Panie doktorze, wracając do tematu pańskiego wystąpienia, pan zarysował nam tutaj w potężny sposób całą genezę współpracy gospodarczej i przede wszystkim tych pożyczek skierowanych pod kątem władzy komunistycznej w Polsce. I w zasadzie na wstępie wykładu opowiedział nam pan o tym spotkaniu kwietniowym elit bankierskich, można powiedzieć, z przedstawicielami polskich elit bankierskich, komunistycznych, które to spotkanie w zasadzie stało się zarzewiem sierpnia 80, tak? To znaczy praktycznie zarysowane wtedy żądania, przede wszystkim urealnienia cen dotyczących żywności, spowodowały wzrost tych cen i spowodowały wylew tych strajków, zaczynając od 1 lipca mniej więcej 80 roku, a później no, rozchodziły się praktycznie, promieniście po całej Polsce, najpóźniej ogarniając Gdańsk, tak, w którym to wybuchł właśnie rzeczony sierpień 80 roku. Ja chciałbym tutaj zapytać, na ile było to ze strony tychże elit w ogóle przewidziane, czy było to przewidziane, czy one się spodziewały czegoś takiego, ponieważ były ostrzeżone rokiem już 76, kiedy nastąpiło dokładnie to samo, tak? To znaczy urealnienie cen żywności doprowadziło do wybuchu, do wypadków radomskich i tak dalej. I do wycofania się władzy, jak pan sam zwrócił na to uwagę. Czy w tym momencie, żądając urealnienia cen, no jasne było, że robotnicy niespecjalnie się na to zgodzą, liczono się z tym, że może dojść do tak silnego konfliktu społecznego i czy już wtedy zakładano wymianę ekipy Gierka, tak? Bo no, tak jak opowiadał nam pan, z perspektywy amerykańskiej, przede wszystkim pierwsze lata jego rządów, te lata 70-76. To jest bardzo intensywna wymiana, tak? To jest otworzenie wielu linii kredytowych. Pan powiedział, że pod koniec lat 80. te kredyty sięgnęły 21 milionów, o ile dobrze pamiętam, miliardów, przepraszam, dolarów. To jest horrendalna cena. To się nie przekłada miliard dolarów roku 70. To nie jest miliard dolarów obecnie. To jest znacznie więcej. To nie jest również 1 do 10, ale przełożenie jest bardzo duże.
Więc pytanie idzie w tym kierunku, na ile liczono się z tym, że może nastąpić wybuch i na ile liczono się z tym, że może to doprowadzić do wymiany ekipy Gierek? Gierek był pod ciągłym naciskiem ze strony Sowietów. On się zresztą skarży ze swoich wspomnieniach, że przestał utrzymywać takie bliskie relacje z Breżniewem pod koniec lat 70. Był naciskany przez stosunki wewnętrzne w Unii Partii Komunistycznej. No, musiał w pewnym momencie Jaroszewicza też odwołać i zmienił się premier. Zdawał sobie z tego sprawę, że jest w pułapce. Ostrzegały go także służby specjalne. Te służby specjalne, jak Państwo poczytacie inne opracowania, troszeczkę o tym wspominam, informowały, że w społeczeństwie, że społeczeństwo jest na skali po prostu eksplozji wybuchu. Dlatego też pozwolono na stworzenie wolnych związków zawodowych, KOR-u i istnienie tego rodzaju instytucji, bo to były po prostu elementy kanalizacji i pozwalały na kontrolowanie jako takie tej opozycji. Ta służby na wszelką cenę starały się kontrolować. Poza tym nakładała się oczywiście na to kwestia detente, prawda, i Helsinek. No i jeszcze jeden być może aspekt, bo no musimy także brać pod uwagę, że takie organizacje, bo także Putin na przykład pozwala istnieć różnego rodzaju radyjkom niezależnym, gazetom niezależnym, jest Memoriał, prawda? Kiedyś była Niezawisimaja Moskwa, Gazeta, przepraszam. Chodzi o to, żeby czasami inspirować jakieś wydarzenia, prawda? Rozegrać jedną ekipę przeciwko drugiej, czyli takim właśnie kanałom udziela się jakiejś informacji, prawda, ekskluzywnej, którą one publikują i wówczas dochodzi do przesilenia, więc to także musimy brać pod uwagę. Gierek zdawał sobie sprawę, że jest w pułapce. Jak straszna to była pułapka, dowodzi, że to pokazuje chociażby to, że on się nie wycofał z tej podwyżki tym razem, że te bunty trwały cały lipiec, prawda, trwały cały praktycznie sierpień i on dopiero na początku września jest odsunięty, prawda? On sobie zdaje z tego sprawę, że jak się wycofa, to jego głowa ścięta, prawda? Natomiast jeżeli się nie wycofa, no to widocznie założył, że to jest mniej, prawda, niebezpieczna dla jego sytuacja, tak? No okazało się, że już do wymiany, no nie stracił życia. Co także było jakby zresztą niepewne, dlatego że Gierek, Sowieci się tego obawiali, być może rozważał opcję, że dojdzie do porozumienia. Dojdzie do przedwczesnego okrągłego stołu, tylko tym razem prawdziwego, bo ze społeczeństwa, prawda? No wówczas nie wiadomo, co by się z Gierkiem stało. Być może stałoby się z nim to, co z węgierskim przywódcą komunistycznym, prawda, który później został zamordowany. To niekoniecznie to, co stało się z Dubčekiem, aczkolwiek z Dubčekiem też jest bardzo ciekawa historia, bo Dubček został wyciągnięty, przeżył, to takie ciekawe, i później w okresie rewolucji w Czechosłowacji został nagle wyciągnięty i przedstawiany jako jeden z liderów. Prawda? To też takie bardzo charakterystyczne, że można było pójść dwoma drogami. No dobrze, ale kończąc jakby ten wywód, Edward Gierek był bliski od tego, żeby wejść z opozycją w bardzo bliskie relacje, co mogło przyspieszyć rozwój wypadku w Polsce, mogło po prostu przyspieszyć to, z czym mieliśmy do czynienia na przełomie lat 89, czyli po prostu z transformacją. Tylko tym razem opozycja była silna, bo miała ze sobą prawie całe społeczeństwo, prawda? Była silna organizacyjnie, miała liderów nieodsuniętych, nieskorumpowanych, bo byli wciąż, ogromną rolę wciąż odgrywali tacy ludzie jak Wierzchnik Gwiazda, byli liderzy KOR-u, którzy mieli swoje poglądy, aczkolwiek niekoniecznie byli agentami. Natomiast w przypadku Lecha Wałęsy, no to bardzo skomplikowana sytuacja. I Lech Wałęsa no był o wiele łatwiejszym partnerem do rozmowy, prawda, niż ze wszystkimi swoimi obciążeniami Kuroń, czy z drugiej strony Andrzej Gwiazda. Kolejne pytanie, jakie mi się nasuwa, no bo cały ruch sierpnia 80 to jest, zaczyna się w zasadzie według mnie jako pewne wyrwanie się spod kontroli wentylów bezpieczeństwa istniejących, tak? To znaczy spontaniczne powstawanie na przykład MPS-u, tak? Tych międzyzakładowych komitetów strajkowych, nad którymi w sumie, nad niektórymi da się zapanować z racji tego, że są tam ludzie kontrolowani przez służby bezpieczeństwa.
przez Służbę Bezpieczeństwa, natomiast w niektórych nie ma, tak? Tego się nie da skontrolować, a jest to ruch coraz potężniejszy, tak? Obejmujący, tak jak Pan mówi, całą Polskę. W pewnym momencie, w sierpniu również, zaczynają pojawiać się między innymi w Stoczni Gdańskiej doradcy solidarnościowi. Czy mógłby Pan powiedzieć troszeczkę na temat tych ludzi? Ponieważ wpływ doradców, no przede wszystkim Tadeusza Mazowieckiego, ale nie tylko, jest raczej mitingujący. Tak? To znaczy oni starają się to wzburzenie, które panuje w obrębie Stoczni Gdańskiej, raczej skanalizować, rozładować. O kardynale Stefanie Wyszyńskim i jego roli już Pan powiedział, że on w zasadzie w pewnym stopniu był zainteresowany ograniczeniem tych strajków. Tak? Tam dochodziło do wystąpień w trakcie sierpnia 80 kardynała Stefana Wyszyńskiego, w którym on w zasadzie ganił obydwie strony i nawoływał do pojednania, do porozumienia, do zaprzestania z jednej strony strajków, do powrotu do pracy, ale z drugiej strony nawoływał władzę do pewnych akcesji na rzecz strajkujących, do odejścia, do urealnienia zarobków itd., itd. Więc jakby próbował mitygować to wszystko. Na ile to było kontrolowane ze strony Ameryki, tak? Ze strony tych, czy tam były powiązania, bo opisując te wszystkie kontakty wcześniejsze z lat 60., 70., to są kontakty w zasadzie między elitami reżimu, a środowiskami amerykańskimi, te stypendia zagraniczne. Na przykład sfinansowane przez te dwie wielkie fundacje Rockefellera i Forda. Tak? To są dla elit partyjnych. Tak? Adam Shaft, kiedy wyjeżdża po raz pierwszy, tak jak Pan mówi, to jest czołowy ideolog partii. Tak? Z czasem on dopiero stanie się pewnym kontestatorem. Tak? Na przykład moje kontakty z twórczością Pana Shafta to były jeszcze z czasów studenckich, gdzieś tam pod koniec lat 80., gdzie w zasadzie on nie był jeszcze opozycjonistą, ale na pewno nie reprezentował wtedy strony partyjnej. Dla mnie gdzieś tam wyczytałem jakąś jego broszurkę i to, co on pisał, kiedyś na ten temat czytałem, był bardzo odkrywczy i bardzo krytyczny w stosunku do partii, przeszedł pewną ewolucję. Tak? Pytanie moje jest takie, czy w kręgu doradców również byli ludzie, którzy korzystali z tego rodzaju wyjazdów i czy oni byli używani, czy oni byli autonomiczni? Tak, doradcy, duża część przyszłych doradców tego kręgu doradczego, to było takie niesformalizowane bardzo grono. Tutaj jest mowa o tym, że Geremek wygląda, czy przedstawia się wręcz jako, nie wiem, minister spraw zagranicznych Solidarności. On nie miał żadnej formalnej tego rodzaju funkcji. On obchodził, dzięki temu, że miał bezpośredni dostęp do Wałęsy, tak naprawdę komórki odpowiedzialne w Solidarności, biuro zagraniczne, za właśnie sprawy zagraniczne. Z czym walczono, z czym związkowcy starają się walczyć, bo na przykład Geremek kładł rękę na takich prozaicznych sprawach jak wyjazdy, kto wyjeżdża za granicę, jaka delegacja i gdzie. Starał się to ograniczać bardzo mocno, kształtować, kto pojedzie, kto weźmie udział w delegacji. No, chodziło o to, żeby po prostu trzymać nad tym kontrolę, to po pierwsze, a po drugie, żeby nie jeździli jacyś radykałowie. Prawda? Dlatego w każdej takiej delegacji jechał jakiś doradca. Z tymi związkowcami. Jeździły także delegacje do Stanów Zjednoczonych. No więc Geremek to był prawie dwie dekady członek partii komunistycznej w czasach stalinowskich, Mazowiecki członek koncesjonowanej partii środowiska Znak, był posłem wieloletnim, no był człowiekiem związanym z władzą, no należał do jednego z pasów transmisyjnych. To byli ludzie, którzy mieli bardzo silne związki polityczne, towarzyskie, emocjonalne. Władzy, tak? Oni nie rozumieli, byli po prostu zupełnie innego kręgu niż to środowisko nawet tych związkowców, z wolnych związków zawodowych, czy z kogo. Oni się nie bratali przed sierpniem 80 roku z tymi środowiskami zbytnio, prawda? Gdzieś tam może się wspólnie pojawili na jakiejś mszy Mazowiecki, a dajmy na to z Romaszewskim, prawda? No ale nie było jakichś takich związków towarzyskich, także oni się pojawiają jako grupa z zewnątrz, bardziej związana z elitami komunistycznymi, niż z elitami solidarnościowymi. Jeżeli chodzi o Amerykanów, czy oni tutaj mieli wpływ na to, co się działo w sierpniu 80 roku? Bardzo słaby, politycznie, dlatego że po pierwsze, administracja Cartera prowadziła swoją politykę détente, także no nie wtykała nosa w te sprawy gierkowe, starała się raczej ocieplać relacje z Gierkiem i prowadziła taką fatalną w skutkach politykę
autorstwa niejakiego Zbigniewa Brzezińskiego, dyferencjacji, która polegała na ucieplaniu relacji z poszczególnymi państwami bloku, prawda? Bo rzekomo w ten sposób one odejdą od Sowietów, prawda? Czyli chodziło o to, żeby łagodzić jak najbardziej napięcia społeczne. A żeby łagodzić jakikolwiek impuls ze strony Stanów Zjednoczonych, który mógłby to zarzewie podsycać, na przykład służby specjalne, ale przede wszystkim amerykańskie związki zawodowe. Na szczęście amerykańskie związki zawodowe, które są bohaterem tej książki, AFL-CIO, były bardzo mocną organizacją, liczącą naście milionów, były organizacją oddolną, jak to powinny być związki zawodowe, i miały ogromny wpływ na to, co robiła administracja, nie odwrotnie. One decydowały de facto, kto będzie ministrem pracy. No, Carter złamał tą zasadę jako pierwszy, mimo że był przedstawicielem niby partii demokratycznej, ale sami związkowcy uważali go za człowieka po prostu finansjera. Jego Zbigniew Brzeziński wciągnął do swojej komisji trójstronnej, prawda? Stał się uczestnikiem tej komisji trójstronnej. Jak popatrzymy na skład administracji Cartera, to zobaczycie tam Państwo mnóstwo, szereg osób właśnie związanych z komisją trójstronną i na przykład Council of Foreign Relations, w stopniu, w jakim nie było to widziane do tej pory w żadnej administracji amerykańskiej. No więc ta polityka amerykańska nie pozwala, stąd amerykańskie związki zawodowe miały duży problem, żeby się przebić przez te kanały oficjalne i robiły po prostu swoje, czyli nawoływały, naciskały rząd amerykański do tego, żeby poparł polskich robotników, żeby poparł to, co się w Polsce dzieje, do czego ostatecznie zmusiły administrację. Tak? Natomiast było bardzo ciężko i ja zresztą pokazuję takie różnego rodzaju spotkania, na przykład Lena Kirklanda, szefa AFL-CIO z Brzezińskim, gdzie Brzeziński po prostu przekonuje Kirklanda, żeby związkowcy nie robili tych jątrzących apeli względem Solidarności Zachodu, żeby Zachód wspierał finansowo i politycznie Solidarność. Dzięki amerykańskim związkom zawodowym poszło i wsparcie moralne, i polityczne, ale także pieniądze. A poprzez kanały swoje własne, poprzez kanały takie jak na przykład Kultura Paryska, jak Radio Wolna Europa, jak własne biuro w Paryżu, AFL-CIO, które utrzymywało kontakt z indywidualnymi osobami, które jeździły do Polski, poprzez wreszcie te wielkie globalne organizacje związkowe, ICFTU, WCL, Kłakowskiego, udało się sfinansować robotników jeszcze w sierpniu 80 roku. Dzięki temu Solidarność, jak się zaczęła we wrześniu 80 roku, to już miała jakiś budżet, żeby działać. Tylko dlatego, prawda? Więc to, co Jaruzelski i jego ekipa ukradli w grudniu 81 roku, likwidując Solidarność, to były pieniądze zachodnich związków zawodowych. Te miliony to były pieniądze związków zawodowych. Ja teraz poszukuję tych informacji dotyczących tych kont dewizowych, ile ostatecznie tych pieniędzy było, bo to są informacje także jakoś tak owiane taką mgłą tajemnicy, zarówno ze strony administracji państwowej, jak i ze strony środowisk solidarnościowych. No, zwłaszcza, że tutaj podstawowa kwestia jest taka, że te środki raczej nie były księgowane, one nie mogły, wiązało się to z pewną konspiracyjnością tych działań. Tak? W okresie pierwszej Solidarności one jako taką musiały być, ale były fatalnie księgowane. I w związku z czym, gdybyśmy zaczęli o tym dyskutować, by dostali jakieś materiały do ręki, to posypałaby się odpowiedzialność konkretnych ludzi, prawda? Bo my możemy Wałęsę i jego środowisko oskarżać, to jego wąskie środowisko doradców, oskarżać o to, że przygotowali niejako Solidarność na stan wojenny, bo ją osłabiali, że byli spolegliwi wobec komunistów i Wałęsa gasił strajki, natomiast za to Wałęsie nic nie grozi, potencjalnie. Natomiast gdybyśmy zaczęli mówić, ile było pieniędzy, prawda, ile pieniędzy zaksięgowano, prawda, ile pieniędzy przeszło przez sekretariat Wałęsy, ile przez kogo, kto rozliczał, zaczęłyby się problemy. Natomiast w ogóle nieksięgowaną pomoc spotykamy w okresie konspiracyjnej Solidarności i wówczas już jest dramat, prawdziwy dramat, bo płynęły do Polski miliony dolarów, które do tej pory nie zostały rozliczone. Pod koniec lat 80. Kongres Amerykański przyznał kilka milionów dolarów, stało się to tak oficjalnie, że wydawałoby się, że będziemy mieli rachunki i wszystko. A tak naprawdę więcej się stało tylko z 1 milionem, tak nie z jego całością, bo Wałęsa kazał kupić za nie karetki. Zamiast dać pieniądze na Solidarność, strukturą Solidarności, żeby się umacniały, budowały się przed tymi okrągłostołowymi rozmowami, to wydano je de facto na sprawy państwowe, czyli po prostu na służbę zdrowia, tak, krajową.
No więc tutaj mamy rzeczywiście z rozliczaniem kanałów, jak i osób, które przyjmowały pieniądze, bardzo duży problem. No i o tym niejako jest ta książka. Ostatnie pytanie. Nie wiem, czy jeszcze są pytania z sali, bo ja tak dorwałem się do mikrofonu i go nie puszczam w tej chwili. Pana ma. To bardzo proszę, żeby pan zeszedł. Może zadać pytanie i ja później jeszcze, jeżeli będzie czas, to... Tak, pan profesor Wojciech Polak. Mnie nurtuje taka rzecz. Gierek, obejmując władzę, no miał jednak pewną koncepcję gospodarczą, prawda? Chciał włączyć Polskę do tego krwiobiegu, że tak powiem, gospodarki światowej. Liczył, że no tutaj tanie kredyty, prawda, wielkie inwestycje, budujemy nowoczesne zakłady pracy. Potem zwyczajnie te zakłady zaczynają sprzedawać pieniądze, sprzedawać towary na zachód, bo te towary są konkurencyjne. Zaczynamy mimo gospodarki socjalistycznej, czyli wszystko jest własnością państwa, prawda? Zaczynamy działać w ramach wolnej konkurencji w Europie i na świecie. Oczywiście to była mrzonka, od samego początku było wiadomo, że utopi się gigantyczne pieniądze w gigantyczne inwestycje. Zbuduje się ileś tam nowoczesnych zakładów pracy, które w otoczeniu tej komunistycznej szarzyzny nie dadzą rady funkcjonować. Do produkowanych towarów będzie brakowało surowców, do maszyn będzie brakowało części zamiennych. Potrzebne będą nowe kredyty i te nowe kredyty były brane. Potem zaczęto jeszcze zapychać luki walutowe, węgiel, prawda? Stajemy się właściwie krajem trzeciego świata opartym głównie na surowcach węglowych. Tutaj no, bardzo ciekawe były pana to, co pan mówił na przykład na temat tych kredytów, na temat tych żądań płynących, żeby urealniać ceny, zwłaszcza artykułów spożywczych. Ale ja mam pytanie. Czy Amerykanie w ogóle mieli jakiś stosunek do tych reform gierkowskich? Czy oni zakładali, że Gierkowi może się udać, że Gierek może jednak tą gospodarkę przeprofilować? Czy poza tymi obawami bankierów były jakieś ekspertyzy amerykańskie, które by zastanawiały się nad tym, do czego właściwie ta polityka Gierka gospodarcza doprowadzi? No bo w drugiej połowie lat 70. to było wiadomość raczej, że do niczego, prawda, ale no Zbigniew Brzeziński brylował wtedy z tą swoją teorią konwergencji, prawda. Oskar Lange też komunistyczny ekonomista, chociaż długo siedział w Stanach, prawda, też lubił z tą koncepcją wyskakiwać. Zdaniem, przypomnę młodszym, że słuchaczom, że zdaniem Brzezińskiego to gospodarka wolnorynkowa, jak i gospodarka komunistyczna w zasadzie miały dążyć do tego jednego, prawda? Ta komunistyczna miała się stać trochę wolnorynkowa, ta wolnorynkowa miała przyjąć elementy sterowania regulacji. No. Mówiąc szczerze, to dużo w tym prawdy jest, prawda? No dzisiaj jakby zacząć analizować model chiński na przykład, no to Bóg raczej wiedzieć, czy ta teoria konwergencji nie znalazła swojego wyrazu, ale nie była ta teoria konwergencji nośnikiem jakichś przemian politycznych, prawda? Broń Panie Boże, system komunistyczny w Europie po prostu upadł zupełnie bez tej teorii. Więc chciałem się zapytać, czy Amerykanie próbowali jakoś prognozować, próbowali się jakoś odnosić do tej klapy tego gierkowskiego systemu?